witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. Będą to ulubieńcy sierpnia. Co prawda trochę spóźnieni, ale to dlatego, że miałam bardzo mało czasu. Ale lepiej późno niż wcale. Pierwszym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, jest matujący płyn micelarny tonik 2 w 1 do mycia twarzy. Jest to ten płyn do strefy T XXL. Ostatnio w Superfarmie były promocje 50%, więc upolowałam go w naprawdę dobrej cenie, bo kosztował mnie 13 zł, więc uważam, że jak na kosmetyk taupy, które zazwyczaj są drogie, to wyszedł naprawdę korzystnie cenowo. Ogromna butla, bo tutaj mamy 400 ml, więc będę go używała i używała tak samo jak garniera. Ale dlaczego kupiłam sobie coś takiego? Ja dobrze wspominam płyny micelarne z taupy, bo już kiedyś używałam tych kosmetyków, ale właśnie ze względu na cenę przeskoczyłam na garniera, bo wydawało mi się, że po prostu bardziej się to opłaca. A tutaj skusiło mnie głównie to, że jest to połączenie toniku z płynem micelarnym. Trochę powiedziałabym, że przyszczypuje czasami skórę, więc na przykład omijam okolice oczu z tego względu, że boję się, żeby mi nie przesuszył dodatkowo tej skóry pod oczami, ale generalnie sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Zauważyłam, że stan skóry się poprawia. Nie muszę używać toniku zaraz po płynie micelarnym, więc oszczędzam czas i pieniądze. I moje perełki pielęgnacyjne miesiąca sierpnia. Jeżeli śledzicie mój Instagram, to widziałyście, że któregoś dnia wybrałam się na zakupy do sklepu Kiehl's w Arkadii, w Warszawie, bo naczytałam się w internecie samych pozytywnych opinii na temat ich kremów, a z tego względu, że skończył mi się krem do twarzy i krem do oczu, to doszłam do wniosku, że to jest bardzo dobra okazja, żeby wypróbować coś nowego, zwłaszcza, że tych kosmetyków, które miałam, nie byłam aż tak do końca zadowolona, żeby kupić następne opakowania. Miałam, jeżeli chodzi o twarz, to miałam krem Daywear z Estée Lauder, a pod oczy miałam tą słabszą wersję Clinique All About Eyes. No ale przyznam szczerze, że jakoś nie poruszyły mną bardzo mocno, dlatego zaczęłam szukać. I tutaj naprawdę zachwyty, jeżeli chodzi o krem pod oczami, były pod adresem tego kremu Creamy Eye Treatment with Avocado. To jest krem, który konsystencję ma tak przedziwną, że to jest dziwne po prostu, bo nie da się go rozsmarować. Ten krem trzeba wklepywać, bo on, jeżeli będziemy go rozsmarowywały, robi się taki śmiesznie tępy. Kolor ma cudowny, widać, że jest to krem z awokado, no po prostu po otwarciu słoiczka widać to, ale on jest cudownie tłusty i nawilżający. Jeżeli lubicie takie uczucie nawilżenia i takiej mokrej skóry pod tymi oczami, a ja bardzo lubię nawilżać skórę pod oczami, że dostała taką porządną dawkę nawilżenia i ja to widzę wizualnie, że błyszczy wręcz ten krem pod oczami, to ten krem na pewno Wam się spodoba. No on jest po prostu niesamowity, to jest takie uczucie, jakby skóra pod oczami napiła się tak porządnie wody. Nie jest tani, bo kosztuje ponad 100 i tutaj mamy 14 gram tego kremu, ale jest niesamowicie wydajny. Ja po prostu zakochałam się totalnie i teraz już rozumiem te wszystkie zachwyty na wizażu pod adresem tego kremu. On jest po prostu genialny. Wydaje mi się, że będzie dużo lepszy niż All About Eyes Rich z Clinique, który tak uwielbiałam, więc tutaj naprawdę genialny. Jeżeli szukacie kremu pod oczy, to serdecznie Wam polecam. Ale krem pod oczy kupiłam trochę później. Na początku kupiłam sobie krem do twarzy Ultra Facial Cream. I to jest też marka Kiehl's, to jest nawilżający krem do twarzy, 24-godzinna nawilżająca formuła do codziennego użytku, zawierająca wyciąg z roślin pustynnych. To jest duży słoik, 50 ml, też kosztuje 102 zł. Natomiast jest jeszcze większa pojemność, ale z tego względu, że ja jeszcze nie wiedziałam, jak moja skóra przyjmie ten krem, to zdecydowałam się na mniejsze opakowanie. W porównaniu z Daywearem, który miałam, to ten jest o niebo bardziej wydajny. Naprawdę wystarcza dosłownie ziarenko, żeby posmarować sobie pół twarzy. Jest niesamowicie nawilżający. Bardzo fajnie sprawdza się pod makijaż, więc jeżeli też szukacie takiego kremu na dzień i na noc, takiego uniwersalnego, który będziecie mogły aplikować też pod podkład, to ten krem naprawdę fajnie się sprawdza. On się dość szybko wchłania, ale trochę słabiej od Daywera. Zostawia taką
taką lekko tłustawą poświatkę, ale właśnie na tej poświacie bardzo fajnie rozprowadza się pochwyt. Także to jest też mój hicior, naprawdę polubiłam się z tymi kosmetykami, żałuję, że wcześniej się z nimi nie zapoznałam, ale wiem, że generalnie w Polsce bardzo ciężko je dostać, chyba jest tylko jeden sklep stacjonarny i to jest właśnie w Arkadii, na parterze bodajże. Idziemy dalej, tutaj przejdę teraz do włosów. Usilnie próbuję po lecie schłodzić kolor moich włosów, nie chcę już ich malować, chcę im dać trochę odpocząć, w ogóle strasznie chodzi mi po głowie, żeby ściąć włosy i walczę ze sobą cały czas, marzy mi się takie ścięcie dotąd, ale tak obiecałam sobie, że będę chodziła z długimi włosami do mojego ślubu, a potem już zetnę, no bo po co mi te włosy. No ale cały czas ze sobą walczę, dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o ścięciu włosów. Pomóżcie mi podjąć tę decyzję, bo nie mam pojęcia, co robić. Ale jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to wiecie, że ja uwielbiam takich efekt powakacyjnych włosów. One wtedy mają najpiękniejszy kolor i dlatego też nie chcę ich malować, bo wiem, że zaraz stracę ten efekt. Natomiast one teraz ostatnio troszeczkę pożółkły od słońca, dlatego wróciłam do tej nieszczęsnej półkanki, którą myślę już znacie, to jest półkanka Delia, srebrna półkanka do włosów. Ja kiedyś zrobiłam sobie tą półkanką niesamowitą krzywdę, bo wymieszałam tą półkankę z wodą w złych proporcjach i po prostu skończyło się to tak, że wyglądałam jak Ania z Zielonego Wzgórza i miałam zielone kudły. Potem ratowałam się nakładając koncentrat pomidorowy i robiłam wszystko po prostu, co znalazłam w internecie, co po prostu dziewczyny sugerowały, że jest w stanie pomóc. Nic mi nie pomogło, musiałam zamalować swoje ombre, bo ten zielony pigment w ogóle nie chciał zejść. Natomiast teraz leję tą półkankę do wody po prostu tak, jak tu jest napisane, nawet czasami mniej niż sugeruje producent. I wychodzi to całkiem dobrze. Za każdym razem, jak robię tą półkankę i idę do pracy, to dziewczyny pytają się mnie, czy wróciłam od fryzjera. Więc jakiś efekt musi to w takim razie dawać. Ja mam wrażenie, że one robią się wtedy trochę jaśniejsze i faktycznie chłodniejsze, przez co ten efekt jest taki jak po wyjściu od fryzjera. Więc jeżeli borykacie się z blondem, który często Wam żółknie po prostu, to polecam. Natomiast dziewczyny, uważajcie koniecznie na proporcje. I teraz przejdę już do kolorówki. Tego nie ma dużo, ale trochę jest, więc Wam pokażę. Zacznę w ogóle od zaskoczenia tego miesiąca i w ogóle nie rozumiem, dlaczego nikt mnie wcześniej nie poinformował, że jest taki super puder w drogeriach, a ja go nigdy nie używałam. I to jest Rimmel Stay Matte. Wiem, że właśnie Hania z kanału Digital Girl używa go w większości, kiedy robi testy podkładów, ale jakoś tak nigdy nie miałam po prostu okazji, żeby ten puder spróbować. To jest odcień 001 i jest to puder transparentny. Teraz używam go non-stop, nie rozstaję się z nim. Uważam, że jest to naprawdę genialny produkt drogeryjny, który naprawdę warto mieć w swojej kosmetyczce, bo daje piękny efekt matu. Przy czym nie wygląda to po prostu jak taki pudrowy bardzo efekt. Wygląda to bardzo naturalnie. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że on jeszcze daje taką gładką poświatę na twarzy i faktycznie jest transparentny, nie wybiela. Także za te pieniądze to w ogóle jest genius i uważam, że warto coś takiego do swojej kosmetyczki wrzucić, zwłaszcza jeżeli nie lubicie świecącej skóry. A jeżeli znowuż lubicie efekt rozświetlenia, to tu bardzo serdecznie polecam, to jest rozświetlacz z MAC-a w kolorze Lightscape Age. Wiem, że znacie i kochacie Soft and Gentle, bo to jest najpopularniejszy rozświetlacz tej marki, natomiast Lightscape Age daje troszeczkę inny efekt, taki bardziej satynowy i jest to rozświetlacz jaśniejszy, więc nada się na pewno dziewczynom, które mają bardzo jasną karnację. Ja pomimo tego, że jakiegoś bardzo jasnego koloru skóry nie mam, to i tak bardzo go lubię. Dzisiaj go nawet mam na policzkach, mam nadzieję, że będziecie mogły zobaczyć. Daje naprawdę piękny efekt, zwłaszcza jak na przykład robicie jakieś ciemniejsze oko, no to po prostu kontrast na twarzy jest nieziemski. Bardzo go lubię. Jest to produkt mineralny, niesamowicie wydajny. Ale zrymowałam. Tak, bardzo wydajny, więc tutaj płacicie 126 zł, ale taki rozświetlacz, no to naprawdę mur beton, macie jakieś 2 lata. I jeszcze dwa kosmetyki, z którymi się bardzo polubiłam. Jeden z nich to jest w ogóle mój hicior i nie wyobrażam sobie teraz funkcjonowania bez tego. I nie jest to kosmetyk, który jest jakiś nowy, on już u mnie na kanale pojawia się któryś raz.
I jest to korektor z Maybelline. Ostatnio pokazywałam Wam, że na stronie Ezebra właśnie można znaleźć europejską wersję, taką w białym opakowaniu tego korektora. Podam Wam w ogóle linki na dole, żebyście łatwiej mogły sobie znaleźć. Natomiast to jest, uważam, najlepszy korektor drogeryjny za naprawdę małe pieniądze, jaki można znaleźć w ogóle, czy w internecie, czy w Polsce. Jest naprawdę genialny. Ja go nakładam pod oczy, nakładam go jako bazę pod powieki, jak nie mam... bazę pod powieki... Nakładam go jako bazę pod cienie, jak nie mam jakoś zbytnio czasu rano. Kryje pięknie, maskuje niesamowicie niewyspanie, wszystkie jakieś takie zacienienia pod oczami, pięknie sobie naprawdę radzi. Jedyny minus to jest właśnie ten aplikator gąbeczkowy, który jest jakoś tak mało higieniczny, ale jest przy tym bardzo wydajny. Ja go używam już od tamtych wakacji i dopiero kończę to opakowanie, więc możecie zobaczyć, że ja dopiero dochodzę do dna tego pojemniczka, ale już mam zapas, więc cieszę się, bo nie będę musiała dokupować sobie gdzieś tam szukać. Więc mam, czeka już na mnie nowe opakowanie. I ostatni produkt w tym miesiącu to jest pomadka w kredce, którą pokazywałam Wam w recenzji na żywo, więc jeżeli jeszcze nie widziałyście, to bardzo proszę kliknijcie sobie tutaj, robiłam właśnie tą recenzję kredek Golden Rose i to są kredki rzekomo matowe, natomiast z tym się nie zgodzę, bo dla mnie jest to wykończenie raczej matowo-satynowe, taki półmat. Trzymają się naprawdę pięknie, jest fajna gama kolorystyczna, taka typowo jesienna. Bardzo wygodny w aplikacji, bo nie musicie nosić konturówki, wystarczy Wam po prostu taka kredka. Naprawdę fajna jakość za niskie pieniądze, więc również bardzo polecam. Ja w tym miesiącu często ich używałam i naprawdę są fajne. Jeżeli chodzi o ulubieńców sierpnia, to byłoby na tyle. Tak jak powiedziałam, nie ma tego dużo. Ten miesiąc typowo pielęgnacyjnie eksplorowałam. No i co? To tyle w tym miesiącu. Ja teraz uciekam nagrać dla Was Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, które pojawiały się na Instagramie i na Facebooku. I co? Widzimy się w tym kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa!